bardzo fajnie, jak doszłoby do kolejnych 10 rund z Manem, bo walka, z tego co wiem, bardzo dobrze została odebrana. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztabskiej Porębie. To jest Box, a razem z nami Nikodem Jerzewski, dawno się nie widzieliśmy. Co u Ciebie? Witam serdecznie wszystkich. Co u mnie? Oczekiwanie na kolejną galę. Miało być zakończenie sportowe, czyli wejście do ringu jeszcze w tym roku. Zostało to przełożone na przyszły rok. W tym momencie skupiam się sportowo nad poprawą elementów, których troszeczkę brakło w ostatnich walkach. Życiowo skupiam się na tym, żeby troszeczkę spędzić czasu więcej z rodziną. Mam dodatkowo kilka projektów i sportowo, i zawodowo, i jeszcze prywatnie, także mam co robić. Powiedz mi, czy to prawda, że w projekcie Polsat Boxing Night tak dobrze płacą? Ja nie mogę narzekać pod żadnym względem na Polsat Boxing Promotion. Jestem zadowolony ze wszystkich warunków, również z aspektu finansowego. Każdy zawodnik, podejrzewam, ma inny kontrakt, ja nikomu nie zaglądam w kontrakt ani w portfel. Ja jestem zadowolony z przeciwników, jestem zadowolony z garzy, jestem zadowolony z częstotliwości walk. Także no fajnie, niech się dzieje. No i czekam na rok 23 i mam nadzieję, że z początkiem 23 roku zacznę ja jako zawodnik o mocno. Mam podaną już wstępną datę, jeszcze nie przeciwnika, no ale myślę, że będzie ciekawie. Powiem Ci, że jak Ty wywoływałeś Diablo, nie było słychać niczego w odzewie. Natomiast teraz to Diablo Ciebie wywołuje do tablicy, wywołuje Cię do ringu. Czy myślisz, że jest szansa na taką walkę, czy przez to, że jesteście w innych telewizjach, takiego pojedynku po prostu nie może być? Słuchaj, ja nie jestem od oceniania szans, czy do pojedynku dojdzie, czy nie. Ja napisałem niedawno w internecie, konkretnie na Twitterze, na swoim profilu, że liczę, że w przyszłym roku zaboksuję z jednym z Krzyśków od Andrzeja, a konkretnie chodziło tutaj o Włodarczyka bądź o Głowackiego od pana Andrzeja Wasilewskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Czy do takich walk dojdzie? Nie wiem. Ja po prostu dałem znać, że jestem otwarty i to jest najważniejsze tutaj. Ja zawsze chciałem, żeby marka Nikodem Jerzewski była znana z tego, że czy wychodzę do ringu, czy schodzę z ringu z ręką przegraną w dole, czy wygraną u góry, to ja wychodzę do każdego przeciwnika i staram się, żeby boks był najlepszy i zrobię wszystko, żeby wygrać. Ale mi zależy na tym, żeby moi przeciwnicy byli coraz lepsi, a uważam, że takie walki, o których rozmawialiśmy przed chwilą, byłyby bardzo fajne, nie tylko dla polskich kibiców. Powiedz, jakie jeszcze nazwiska chodzą Ci po głowie, ewentualnie czy są jakieś pasy lub tak zwane paski, które chodzą Ci po głowie? Wiesz co, pasy są bardzo fajne, ale dla mnie ważniejszy jest boks, dla mnie ważniejszy jest sport. Bardzo fajnie, jak doszłoby do kolejnych 10 rund z Manem, bo walka, z tego co wiem, bardzo dobrze została odebrana. Ja zawsze mówię prosto, z wygraną czy z przegraną zostaje sam zawodnik i Ty się cieszysz albo smucisz, ale dla kibica, dla trenera i dla wszystkich działaczy sportowych liczy się, jak wygląda ta walka. Ona ma przynosić emocje i ja te emocje chcę dawać. Mam nadzieję, że więcej pozytywnych niż negatywnych, ale chodzi tutaj o emocje. Także nie wiem, rewanż z Manem na przykład, to jest tylko przykład. A co przyniesie ten przyszły rok, to tak naprawdę jest pytanie do ludzi, którzy kierują moją karierą, a nie do mnie, tak? Z kim dzisiaj trenujesz, z kim sparujesz, jak wyglądają Twoje ogólnie przygotowania, Twój kemp? Czy jesteś z niego zadowolony, czy coś jeszcze jest według Ciebie do poprawy? Powiem Tobie tak, boks jest tak pięknym sportem, że zawsze jest coś do poprawy. Tu nie ma czegoś takiego, że jesteś na 100% spełniony, na 100% wytrenowany, tak? Mimo tego, że trenujesz zawsze jesteś do poprawy, to jest raz. Czy ja jestem zadowolony? Ja jestem osobą, która nigdy nie jest z siebie zadowolona do końca i to mnie też motywuje, bo zawsze na następnym treningu chcę coś poprawić i zrobić coś lepiej i w kolejnej walce też zrobić coś lepiej niż w tej, co była ostatnio. Także no, dopóki będę z siebie niezadowolony, dopóty będę robił to tak długo, z taką motywacją jak dotychczas. A cały czas mam tą samą motywację w sobie jak od pierwszego treningu, także jest okej. Trenuję dalej z Rafałem Kałużnym w Gdańsku, mamy swoich sparring partnerów, ale szykują się fajne wyjazdy, bo już jestem po wstępnej rozmowie z Myrisem, znowu Bradysem i znowu wyjeżdżam na Łotwę. Miał być wyjazd na koniec roku, ale życiowo nie złoży mi się to i będzie to wyjazd na początku stycznia. Jest też propozycja posparowania z Rajadem Merdim przed walką jego z Babiczem. Także z Rajadem też się znamy i na pewno będą to sparingi, nie wiem czy w Polsce, czy w Belgii u niego. No ale będzie ciekawie, tak? Bo jeżeli uważam, że sparować, to sparować z zawodnikami, od których można coś wyciągnąć.
a nie zapraszać na sparingi, z których tak naprawdę no, nic nie wyciągamy, tak? A tym bardziej pamiętajmy o tym, że już mam 31 lat i czas wykorzystywać te zapasy, nad którymi się pracowało. Mateusz Masternak ostatnio w Nosalowym Dworze zawalczył wspaniałą walkę. Fantastycznie, moim zdaniem, zaprezentował swoje umiejętności. Jak ty patrzyłeś na jego pojedynek? Czy uważasz, że to jest w tej chwili najlepszy polski cruiser? Ja oficjalnie mówię o tym, że na dzisiaj w polskim rankingu, tak to nazwijmy, zawodników cruiser jest Mateusz Masternak na samym szczycie. Niżej niego, uważam, ze względu na osiągnięcia, jest równie wysoko Michał Cieślak. Tylko ich walka naprzeciwko siebie, jeżeli by zawalczyli, wyłoniłaby, który jest lepszy, ale najprawdopodobniej do takiej nie dojdzie, chociaż nie mi to oceniać. A numer 3 jest sprawą otwartą, dlatego ja bym bardzo chętnie zawalczył z którymś z Krzyśków, a nawet z nimi dwoma, żeby zawalczyć o miano tej trójki takiej w Polsce, tak? Jest to mało realne, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ja mówię, ja zawsze wyrażam po prostu swoją świadomość tego, przepraszam, nie świadomość, tylko swoją chęć wyrażam i żeby ludzie byli świadomi tego, że ja jestem chętny na takie pojedynki. Dobra, przeprosimy tu panią, chwileczkę zrobimy wywiad. W ogóle jesteśmy teraz na gali Wojna Boxing Night, dlatego tutaj się dzieje, ludzie chodzą do nas dookoła. Gala, na której walczą amatorzy, na której walczą tak zwane białe kołnierzyki, ale chyba takie gale są bardzo potrzebne, mimo że ten poziom no, nie dorównuje zawodowcom. Bardzo fajna spopularyzacja sportu. Każdy może spróbować tej zupy, tak jak to kiedyś mówiłeś, i zupełnie inaczej spojrzeć na boks. Bardzo fajnie ty to ująłeś, ja to kiedyś powiedziałem, ale chodzi o to, że po prostu ten polski Janusz może nagle wyjść z fotela i sprawdzić, co tak naprawdę znaczą nie trzy, bo tutaj nie są trzy, a dwie minuty w ringu. Nie z workiem treningowym, tylko z człowiekiem, który tak naprawdę będzie też go chciał bić w głowę, a nie tylko on jego. I to naprawdę nie jest tak łatwo, jak to wygląda przed telewizorem. Popularyzacja sportu raz, pokazanie, że boks jest dla każdego, bez względu na płeć, bez względu na wiek. No i co? I też ja mówię o tym, że bardzo ważne jest dla tych ludzi, oni już nie będą zawodowcami, oni czym innym zajmują się w życiu, ale mają motywację do dalszych treningów. Te treningi są zwieńczone na koniec walką, dla nas to może być sparring z kolegą nazywany, ale dla nich to jest bardzo ważna walka, która może być przygodą życia, która tak naprawdę się w ich życiu wydarzy parę razy. No i nie oszukujmy się, no ja uważam, że dla nich to jest taki strzał adrenaliny, że czasami skok na bungee im tyle nie da tej radości, co wyjście do tego ringu, oklaski najbliższych, piszczenie dziewczyn i na koniec przybijanie piątek, bo liczy się tutaj sport, a nie kto wyjdzie z tą ręką góry, bo tu wygrywa każdy, kto wchodzi do ringu. Dobra, to jeszcze porozmawiajmy o światowym boksie dla odmiany. Kto dzisiaj dla ciebie jest na samym topie tej wagi cruiser? Kto jest dla ciebie zawodnikiem numer jeden? Znaczy, jeżeli patrzysz na rankingi, no to jest to Opeitaia, tak? I to nie ma co ukrywać. Z Bradysem dał świetną walkę, przetrwał mimo poważnej kontuzji szczęki. Wyboksował tego Bradysa. Nie wiem tak naprawdę, moje odczucie jest takie, że Bradys troszeczkę popłynął w stronę polowania na tego Jake'a Paula, co jest bez sensu, zapomniał troszeczkę, że poważny boks cały czas jest obok niego i ten poważny boks w postaci Opeitai delikatnie przejechał się po nim. Uważam, że nie ma co tutaj zabierać temu Opeitai, jest numer jeden na świecie, bo pokonał najlepszego i tak to zostawmy. A kto jest niżej? No chyba ten Brady zaraz, tak? Chociaż nie wiem tak naprawdę. Okoli? Oczywiście, Okoli również, chociaż są jakieś zawirowania chyba wokół jego osoby. Jakieś rozstanie z Hernem, troszeczkę czasu nie boksuje. Coś tam zapowiada, że idzie wagę wyżej. Nie wiem, jak to wygląda. Pozdrawiam cię, Okoli. To po pierwsze, pół żartem, pół serio. Po drugie, oczywiście to jest niesamowicie groźny zawodnik, tego mu nie można zabierać. Pokazał Polakom troszeczkę szkoły boksu angielskiej, tak to nazwijmy i zostawmy. Dlatego uważam, że to są jedni z zawodników, którzy są najgroźniejsi dzisiaj, tak? A za nimi jest kilku innych ciekawych, ale to już nie wymieniajmy tutaj nazwisk, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby same walki pokazały, kto jest tutaj najlepszy, a nie rankingi, bo rankingi to jest system metryczny, matematyczny, tak? Także pamiętajmy, jest matematyka i jest sport, a tylko konfrontacja jeden na jeden pokazuje, kto jest lepszy. Dziękuję ci za rozmowę i czekamy na twoją walkę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie i korzystając z okazji, bo pewnie już się do świąt nie usłyszymy, życzę spokojnych, rodzinnych i przede wszystkim zdrowych świąt. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.